Był bardzo wdzięcznym rozmówcą, w ogóle był człowiekiem bardzo wyrozumiałym, był człowiekiem, przy którym inni czuli spokój, miał taką aurę, o której też wiele osób mówiło, że to jest taki człowiek zen, to jest taki chodzący zen. I ludzie się świetnie w jego towarzystwie czuli, więc żałuję bardzo, że tego nie doświadczyłam. Warszawa 101 FM.